Cześć, tu Xazax. Obiecany odcinek odnośnie repliki sprzętu. Dzisiaj RK05 od BOI. Rocznik 2008, 460 fpsów. Jeżeli chodzi o części wewnętrzne, tutaj został wymieniony silnik na Hightorka tylko i wyłącznie dlatego, że się spalił po traktowaniu go lipolem 2200 od GE Power 11.1. Oczywiście po zakupie silnika zamontowałem MOSFET i taki zestaw przy standardowych zębatkach, nie wymieniałem ich nawet na S, jak padło oczywiście, jak SHS wszedł, to sobie wymieniałem, bo tam zęby poszły. Daje bardzo fajny ROW, musiałem go przykręcać, bo mam tutaj w tym MOSFETie regulację mocy, jest przykręcony na maksa, jak widzieliście na filmikach, całkiem niezła szybkościelność. Tłok jakiś tam jest z zębami metalowymi, już nie pamiętam, chyba Big Dragona, Red Dragona. Głowica tłoka też od niego. Komora hop-up została wymieniona przy wymianie lufy na precyzyjną. Tam była jakaś cyma standardowa, znalowa. Chodziło o to tylko, żeby była lepsza szczelność, bo ta bojowska to była jeszcze plastikowa i ona tam masakra była. Ta komora mi poszła, wymieniłem ją teraz na jakąś taką lepszą CNC. No, różnicy nie widać. Jeżeli chodzi o lufę, lufy były dwie precyzyjne. Pierwsza była Systema od M16604. No powiem wam, w porównaniu do stoka to było, nie była ziemia. Ograniczała trochę mobilność, bo jeszcze ona się kończyła tutaj, jeszcze miałem 20 cm tłumik dźwięku i przy strzelaniu przy drzewach trzeba było manewrować tak, bo no masakra. Teraz mam krótszą od AK-47, bo od 74 też jest troszkę dłuższa. KM Head. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch luf, oczywiście KM Head jest lepszy, jest krótszy, ale jeżeli miałbym na stan obecny mojej wiedzy teraz, jeżeli miałbym wymieniać systemy na KM Heada, to bym się wstrzymał, bo to jest dwa razy większa cena, a skupienie na maksymalnym zasięgu 5 cm. No w niektórych przypadkach się przydaje, ale kurde, no 300 zł a 150, no to trzeba się zastanowić właśnie jak to, czy nas na to stać. Dalej. Magazynki używam od 47. Puryści rosyjscy to już robią oczy, bo no, do 74, którym to jest właśnie replika 74, są plastikowe, ale te są ostre, gdyż Chinole robią tą część plastikową. Przy pierwszym misimie taki miałem stres, że wymiana magazynków powodowała, że te zęby zostawały w zatrzasku i były do wymiany, także kupiłem skorupy, które tam kosztowały wtedy 13 zł i powymieniałem prawie wszystkie uszkodzone, a jeszcze mam do wymiany te repliki. Ostre magazynki od 74 też idzie kupić, ale kosztują około 80 zł, także wymiana 10 magazynków na 7.4 no średnio się opłaca. Szczególnie, że one mają trochę inną krzywiznę i trzeba było też low capy do 7.4, to jest też wielki koszt, także sorry, puryści są 47 i tyle strzelają. Mnie to tam nie przeszkadza, wiecie, to, czy to jest 7.4, czy 4.7, czy jeszcze 105. Dalej. Jeżeli chodzi o części zewnętrzne, kiedyś były robione ze znalu tutaj, znaczy chyba nadal są, ale teraz są te wersje SW, które mają właśnie te stalowe. Powymieniałem sobie, ktoś sprzedawał złom po atrakcyjnej cenie, także tego, no tu strasznie łatwo jest stracić tutaj tą rączkę i różki, muszki. Jeżeli chodzi o celownik, używam prawdziwego holografa. Miałem replikę OTH, bardzo sobie ją chwaliłem, tylko że ona miała przesunięty punkt celowniczy. O co chodzi? W OTH macie kółeczko z takimi dwoma różkami. Ja celując zawsze te różki sobie ustawiałem w płaszczyźnie, a się okazywało, że replikę lekko przekręcałem. Co to powoduje? Hop-up podkręca kulki do góry i przestawienie repliki w bok, w osi na boki, powoduje, że kulki skręcały. I ile serwisantów natrułem, żeby mi zrobili to, bo mi kulki skręcają, oni, no ale przecież wszystko jest dobrze, no musiałbyś sobie chyba komorę albo lufę wymienić, bo coś tam może być krzywego. Aż w końcu sobie wziąłem tego OTH na kartkę kratkowaną i patrzę, o kurde, faktycznie jest przestawione. Jeżeli chodzi o ostrego holografa, wrażenia są inne, bo tam punkt celowniczy troszkę inaczej widać.
No i jest bardziej precyzyjnie wykonany oczywiście. No, polecam ten, kto ma OTH taką osłonkę, która daje więcej kontrastu i no, nie musicie się martwić, że kulka wam rozwali szkło. Tutaj szkła są zwykłe, bo w replikach OTH jest tak, że laser świeci na szybkę. Szybka musi być pokryta specjalnym tlenkiem, który wyłapuje ten kolor czerwony i go wzmacnia. A tutaj po prostu jest holograf, który unosi się jakby w powietrzu. Uszkodzenie szyby przedniej, tylnej nic nie robi celownikowi, gdyż to się unosi w powietrzu. Tylko trzeba uważać na lustro, które jest tam, wiecie, pod obudową. Zaletą jeszcze celownika tego holografa jest to, że nie ma odbicia w ogóle. W gorszych replikach macie po prostu lustro z przodu, lustro z tyłu, jak celujecie, to widzicie siebie. Tutaj jest ten efekt no, zerowy, ale to może zrobi odcinek odnośnie holografa prawdziwego i repliki trochę później. Jeżeli chodzi o baterię, kupiłem zwykłą kostkę, no, taką. Polecam tą firmę, naprawdę przeżyła dwa spięcia z mojej własnej głupoty i nadal ma bardzo wysoką wydajność. Nie muszę jej ładować cały czas, ani nie spucha, ani nic. No, straszną zapewnia szybkoszczelność, dlatego musiałem tego MOSFETa trochę przykręcić, jeżeli chodzi o napięcie. Dlaczego nie użyłem sticka? Powód był prosty, finansowy. Wtedy wchodziły lipole i one były zarąbiście drogie, a różnica między stickiem 1100 a tym 2200 była 10 zł. Także stwierdziłem, kurde, mam kupować dwa sticki, a jeden ten to już kupię jednego tego i będę coś kombinował. Jeżeli chodzi o kolbę, to jest bolączka tych replik, nie wiem jak jest teraz. Były zawiasy robione ze znalu wszystkie i wystarczyło lekko tak walnąć parę razy i już po kolbie, po strzelaniu. Tu mi kumpel dorobił z brązu zatrzask i kupiłem stalowy ten właśnie dyngsik, co blokuje i jestem zadowolony. Ma minimalne luzy, to prawda ma, ale jak na początku miała te luzy, to wiecie, jak się składałem do strzału, to teraz szło tak, bo był zawes wywalony. Co jeszcze mogę powiedzieć? Replika, jestem z nim bardzo zadowolony. 460 fps wystarczy w większości potyczek. Czasem trzeba podbiec troszkę bardziej tam z 5 metrów. Uważam, że tuningowanie powyżej 500 to już tak trochę słaby pomysł. Zresztą ta replika na początku była tuningowana na 500 fps na częściach klasyka Armii Systemy i trzeba było ją oddawać do serwisu co pół roku, bo coś się sypało. Także granica właśnie 500 fps to jest już nie opłaca się finansowo. No chyba, że kupujecie części stalowe, wszystkie robione na CNC, to wtedy ma to sens. No ale u nas we Wrocławiu akurat jest tak, że 500 fps na full auto, także 40 fps naprawdę nie robi różnicy, a jak ktoś chce jeszcze podejść, podbiec, pomyśleć, to wystarczy nawet 360, co to mój kumpel Maciek, który tam jest na wideo, jednym udowodnił, co nas tak ładnie zaszedł. Naprawdę w Airsoftie się nie liczą FPS-y, tylko to, jak ktoś pomyśli. Oczywiście też są przydatne, nie? Ale wiecie, to jest takie coś, jak widzimy nowych ze skycapami, stoją za drzewem i tak prują w takiej pozycji. I później się dziwią, że nie trafiają, także... Najlepsze jest to, jak ktoś podbiega właśnie z pistoletem i takiego załatwia, ale to marginesem. Co jeszcze wam mogę powiedzieć? No, jeżeli będziecie kupować nową replikę, zastanówcie się nad kałasznikowem. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest zerowa, to ruskie. Chociaż naprawdę jest wygodna, wiecie. Kolba oczywiście nie jest regulowana, tylko można ją ściągać na bok. A strzela się z tego słabo, jak jest złożona. No, DMX się nie umywa, jeżeli chodzi właśnie o wygodę użytkowania, bo nawet długość magazynka uniemożliwia nam wygodne leżenie. Jeżeli się położycie na ziemi, opieracie o magazynku i jest zawsze tak się patrzy. Także tego. Są oczywiście krótkie, można sobie kupić, ale no, właśnie u nas w Wojsku Polskim jest tak, że się rzuca najpierw plecak i na plecak się kładzie ten, albo się kopie dom strzelecki, jak macie M4 albo GT. Chyba w GT też da się, właśnie ona jest ma krótszy magazynek od rączki i można się normalnie wygodnie położyć. Wybrałem tego kałasznikowa tylko i wyłącznie dlatego, że wydawał mi się, że będzie nie do zajechania. Wiecie, plastikowa GT, jeden upadek, dwa. Zresztą ta też upadała, wymieniłem przez to szkielet gearboxa, bo po upadku właśnie pękł. Ale strzelał dalej, tam było małe pęknięcie tutaj na końcówce tłoka,
I tutaj wytrzymała do końca strzelanki i później już stwierdziłem, że trzeba wymienić. Właśnie przez to mam luzy tutaj na rączce, co wypełniłem papierem, tak trochę słabo to wygląda, no ale trudno. Oczywiście tu ta pada, ta osłona zębatek, zrobiłem sobie z aluminium właśnie, bo ona jest wyciskana przez ten kabłąk spustu. Kto się zastanawia, właśnie polecam, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Chyba pokryłem właśnie cały temat tej repliki. No, jakoś niedługo zrobię filmik o tej mojej doce Kuba, o celowniku i o reszcie sprzętu, który tam noszę na sobie. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrybowania i oglądania. Na razie, trzymajcie się.